Już mogę zaczynać? Super. To witam bardzo serdecznie w ten deszczowy wieczór, przynajmniej w świętokrzyskim. Jestem trenerem mistrzów kodowania. Witam wszystkich. Widzę, że już większość dołącza. Dobra, nie wiem jak u Was, ale u mnie pada deszcz. Więc idealny wieczór, żeby spędzić go przy komputerze i coś nowego poznać. A dzisiaj mamy ciekawy temat, ponieważ będziemy mówili chyba o tym, co lubią dzieci, ale nie tylko dzieci, mianowicie o robotach. I postaram się Wam pokazać coś, nad czym ja pracuję już od jakiegoś czasu i roboty, z którymi ja pracuję w szkole, u siebie, ale nie tylko w szkole, bo także przy różnych okazjach, nawet współpracując czy z biblioteką, czy z innymi instytucjami i powiem Wam, że sprawują się całkiem nieźle. Zacznę od takiego cytatu, który usłyszałem ostatnio, będąc na świętokrzyskich dniach informatyki, bo tak się nazywa taka impreza w Kielcach, gdzie wypowiadał się jeden z ekspertów związanych po części z programowaniem i mówił on o tym, że oczywiście roboty są fajne i świetnie sprawdzają się na zajęciach, ale nic nie wnoszą. Lepiej zamiast uczyć dzieci programować roboty, powinniśmy skupić się na tym, żeby uczyć dzieci HTML-a i CSS-a. Być może miał rację, bo HTML, CSS jak najbardziej przydają się młodemu programiście, ale jestem pewien, że nie dają tyle radości co roboty, a w szkole przede wszystkim chodzi o to, żeby było fajnie, przyjemniej i żeby ta nauka była wciągająca i dzieci interesowała. Jak najbardziej tutaj postaram się Wam pokazać, że te roboty, tak, szkoła musi być ciekawa, nie nudna, dokładnie, że te roboty potrafią sprawić, że szkoła będzie ciekawa i moim zdaniem będą tak naprawdę ciekawsze zajęcia, ucząc się programować roboty, niż chociażby z tego HTML-a. Oczywiście HTML jak najbardziej, szczególnie w starszych latach, ale słuchajcie, najlepsza zabawa to oczywiście roboty. Powiedzcie mi, no tak, robot w szkole, tak czy nie? No właśnie, czemu nie? Prawda? W dobie pilotaży programowania i zmieniających się w szkołach warunków i kolejnych, niektórzy mają, inni jeszcze nie fundusze do wydatkowania, czy chociażby nasze władze serwują nam kolejne transze, a przynajmniej tak się zapowiada, czy lepiej kupić robota, czy lepiej kupić tablicę multimedialną. Tak ostatnio nawet rozmawiałem z kimś i ja chciałbym, ja sądzę, że Was to nie trzeba przekonywać, ale chciałbym przekonać innych, że zamiast kolejnej tablicy multimedialnej, być może lepiej te pieniążki zainwestować w zestaw robotów dla dzieci. I jeżeli oczywiście zdecydujemy się na takie roboty i mamy fundusze lub inne środki na wdrożenie takiej robotyki, no tutaj stajemy przed niełatwym wyborem, ponieważ co wybrać? Jeżeli byśmy rozmawiali o robotyce jeszcze 5 lat temu, wybór był prosty. Mogliśmy wybrać Lego. Lego Mindstorms albo Lego Widu. Znajdziecie tutaj robota Lego w prawym dolnym ekranie. Ja specjalnie pokazałem kilka robotów. I tak naprawdę wszystkie
Instytucje, które zajmowały się robotyką, programowały Mindstormsy. No, wcześniej MX, teraz Evo trójki. Nawet ostatnio w SCDN, w którym byłem, w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, zajęcia, które proponowali, to były zajęcia proponowane z Lego Mindstorms. Ale na szczęście nie tylko Mindstormsy są już na rynku, bo ten rynek dość dynamicznie się zmienia i z każdym praktycznie rokiem, z każdym miesiącem pojawia się coś nowego. Nowości najczęściej możemy obserwować na Kickstarterze lub innym portalu, w którym zbierane są pieniądze na tego typu rodzaje. A oczywiście w ostatnie 2 lata dość bardzo obfitowały w nowe roboty. Oprócz Lego, ostatnio miałem okazję oglądać taki inny robocik w akcji. Ten robot nazywa się Finch. Przypomina troszeczkę płaszczkę. On jest programowalny w Scratchu, ale moim zdaniem ma jedną wadę, która bardzo by mi przeszkadzała. Mianowicie jest na kabelku. I ten kabelek tak naprawdę troszeczkę psuje zabawę, bo ogranicza jego ruchy. Ale inną możliwością jest Dasi Dot. Powinniście ich znać, te osoby, które już były wcześniej na webinarze Ani i Asi, wspaniałym zresztą webinarze o właśnie tej magicznym duecie chłopaków. Na pewno zobaczył, że te roboty mają dość dużo możliwości, jest też dość dużo aplikacji z nimi związanych i naprawdę potrafią bardzo uatrakcyjnić lekcje. Ale ponieważ o Daszu i Docie już było, to o Daszu i Docie dzisiaj nie będzie. Są też takie roboty jak Paralaksy na przykład, które i Weksy, to jest jeden z nich, które do Polski nie za bardzo weszły. Są dostępne co prawda w specjalistycznych sklepach, ale trzeba ściągać je za granicę i są to roboty dla bardziej zaawansowanych. Innym robotem, który jest od stosunkowo też niedawna, jest robot Edison. To jest ten tutaj robocik, który, zobaczcie, wygląda niepozornie. Skrzynka, kółeczka i wypustki. Te wypustki są na klocki Lego. Jego też można programować. Ten weekend ja osobiście miałem okazję bawić się tym robotem. Taka niepozorna, bardzo mała kuleczka, to jest Ozobot. To jest bardzo ciekawe podejście do programowania robotów, ponieważ jeszcze się z takim nie spotkałem. Mianowicie te Ozoboty programuje się kolorami. Są to takie sekwencje kolorów, 3 kolory koło siebie, różne kolory w różnych kolejnościach, które ten robocik szczytuje. On u spodu ma takie 5 diod. I te diody świecąc wyłapują, jaki to jest kolor i dzięki temu ten robot wie na przykład, czy ma zaświecić, zakręcić się, skręcić w lewo, skręcić w prawo. Potrafi podążać za linią i robić różne rzeczy. Oczywiście też jest do niego aplikacja, którą można go programować, ale programowanie polega na tym, że jak już ułożymy te klocuszki, to kod wysyłany jest właśnie kolorami. Kładziemy wtedy tego robota na ekranie i przesyła kolorami. Jest to troszeczkę długie, ale jeżeli ktoś szuka robotu dla maluchów, które nie potrafią jeszcze czytać, jest to całkiem ciekawa propozycja. Ozobot. Ja dzisiaj o nim jeszcze nie będę mówił, ponieważ nie zdążyłem się z nim aż tak bardzo zaprzyjaźnić, żeby poznać wszystkie jego możliwości, ale możecie spróbować wyszukać sobie w Google Ozobota. To, co widzicie u góry, to jest jedna z takich nowości, jeżeli chodzi o konstrukcje robotyczne, nazywa się to Itty Bitty. Tak dość niepozornie, są to specjalne elementy, które można połączyć z Lego i to Lego ożywiają. Więc jest zestaw różnych świateł, czujników i silników, którymi możemy uatrakcyjnić nasze klocki Lego. Pamiętam, że równolegle jest taki projekt, tylko nie pamiętam dokładnie jego nazwy, z takim inteligentnym miastem. I też możemy coś podobnego robić na zasadzie inteligentnego miasta, gdzie zapalamy światła i dzieją się różne rzeczy. Natomiast słuchajcie, chciałbym Wam pokazać dzisiaj takie roboty, które pochodzą od Arduino. Tu mam taki robot budowany na Arduino. Arduino to jest ukochana platforma wszystkich fanów elektroniki. I to najczęściej na Arduino powstają różne ciekawe robotyczne wynalazki i różne prototypy robotów. I pewna
grupa Chińczyków postanowiła przekonstruować to Arduino, żeby było prostsze, ponieważ Arduino samo w sobie posiada wiele skomplikowanych układów, tam trzeba pilnować napięcia, trzeba pilnować, żeby nie popalić różnych rzeczy. Natomiast postanowili to Arduino troszeczkę przerobić, pozabezpieczać tak, żeby nie wymagało lutowania i żeby było bezpieczniejsze dla dzieci. I tak powstał MakeBlock. No właśnie, MakeBlock. Czy słyszeliście tą nazwę kiedyś? Ja wcześniej tak naprawdę nigdy się z tym nie spotkałem, aż nie natrafiłem na MakeBlocka na Kickstarterze, gdzie miał jedną z kolejnych kampanii, ponieważ Kickstarter naprawdę jest ulubionym miejscem do zbierania funduszy na swoje projekty. Tak też MakeBlock postanowił taką kampanię tam zrobić. No i właśnie, co to jest MakeBlock? MakeBlock to przede wszystkim nazwa marki, która tworzy różne rodzaje robotów. Zobaczcie, tutaj mamy kilka ich robotów. Jeden z ostatnich, Codebolt, który wyszedł no, jakieś pół roku temu. Bardziej obły, taki bardziej dla dzieci. Najnowszy wynalazek jest, to jest Airblock. Robot dość innowacyjny, ponieważ nikt jeszcze nie wymyślił latającego programowalnego quadrokoptera, drona, a to jest coś na wzór programowalnego drona, który zobaczcie, dodatkowo te wszystkie elementy połączone, one są magnetyczne, one są rozszczepialne, zbudowane są z takiej specjalnej pianki i można programować go między innymi w Scratchu, tak żeby wykonywał, a czy Scratcha podobnej aplikacji tak naprawdę, tak żeby wykonywał różne ewolucje. Ja pokażę Wam dzisiaj trzy rodzaje robotów od MakeBlocka. Będzie to M-Bot, taki najmniejszy robot, który notabene jest tutaj dzisiaj ze mną i chętnie się z Wami przywita. Tak będzie można go zobaczyć. To jest taki robocik, o którym za chwilę opowiem, właśnie od MakeBlocka. Drugim systemem i troszeczkę większym robotem, bardziej skomplikowanym, będzie ich zestaw starterowy. To są takie roboty, które są tak samo budowane konstrukcyjne. I trzeci zestaw, którego tu nie mam, ponieważ jest akurat w szkole, to zestaw Ultimate, już dla bardziej zaawansowanych osób. I słuchajcie, zacznijmy od M-Bota. M-Bot to taki mały, śmieszny robocik, który skierowany jest przede wszystkim do szkoły podstawowej. Ze względu na być może swój wygląd, na to, że to jest robot dość dobrze zabezpieczony, mimo że widzimy, zobaczcie, w odróżnieniu od robotów mamy elektronikę na wierzchu, co też jest bardzo fajne, to tutaj mamy specjalnie zabezpieczone płytką, kable, także nie ma żadnego lutowania, tylko specjalne złącza RJ45, którymi takimi kabelkami możemy podłączyć różne elementy tego naszego robota. Ten robot może być sterowany zarówno z komputera, jak i z telefonu i tabletu poprzez specjalne oprogramowanie. Co jest ciekawe, to oprogramowanie jest stworzone na bazie Scratcha i tak naprawdę od tego Scratcha różni się tym, że posiada dodatkową zakładkę, to wszystko później pokażę, w której są specjalnie napisane komendy, bloki do tego M-Bota. Na obrazku możecie zobaczyć, cały zestaw przychodzi rozłożony, więc to, co nasi uczniowie, jeżeli zdecydujemy się na takie roboty, musieliby zrobić, to oczywiście zacząć od składania tego zestawu. I dlaczego lubię M-Bota bardziej niż Lego? Słuchajcie, podstawową zasadą, dlaczego lubię M-Bota bardziej niż Lego, to jest to, żeby złożyć tego M-Bota, potrzebujemy coś, czego nie używamy przy Lego i coś, czego nasi uczniowie dawno zapomnieli być może, a nawet nigdy nie używali, używać. Śrubokręt. Klucz. I imbus. Obserwowałem wielokrotnie, jak dzieciaki składały i naprawdę, słuchajcie,
takie rzeczy, które kiedyś dzieci robiły na technice, jak my lutowaliśmy różne kapsle i inne rzeczy, już teraz tego nie robią, ale także nie robią w domu. I to jest bardzo fajna sprawa, bo od razu ćwiczymy umiejętności manualne dzieciaków, ponieważ muszą coś skręcić, muszą coś przykręcić i bardziej się wysilić niż w Lego. Ten embot jest prost, stosunkowo prosty, ponieważ zawiera tylko 40 elementów, więc złożymy go bardzo szybko. Starsze dzieciaki poradzą sobie w ciągu 20 minut, te młodsze niecałą godzinkę. I tak złożony robocik już jest gotowy do pracy. Tego embota, którego ja tu posiadam, zobaczcie, troszeczkę się różni od embota, którego widzicie na zdjęciu, ponieważ zamiast czujnika w dalmierzu, to jest ultrasonic sensor, czujnik, który mierzy odległość. Mam zamontowany faceplate. Faceplate to jest taka tabliczka, na której możemy programować i wyświetlać różne rzeczy. W tej chwili, wiadomo, kamerka troszeczkę gorzej to pokaże, ale on ma oczka i się uśmiecha. Możemy programować tutaj oczywiście wszelakie uczucia. Możemy tutaj zaprogramować, narysować to, co ma wyświetlać, ale także przekazywać na ten faceplate różne dane. Ten embot posiada takie specjalne zaczepy tu u góry. Te zaczepy są do Lego, więc nasz embot będzie kompatybilny z klockami Lego, tymi małymi oczywiście zwykłymi, a widzicie takie dziureczki tutaj, które są i tu z tyłu. Rozłożenie tych dziurek jest dokładnie takie samo jak rozłożenie dziurek w klockach Lego Technic, więc nasz M-Bot, jak i pozostałe systemy Eggblock, są kompatybilne również z klockami Lego Technic, co oznacza, że możemy go rozbudowywać. Możemy sobie dobudować do niego przyczepkę lub coś innego. U góry ma również diody. Tutaj to, co świeci na niebiesko, to jest dioda Bluetooth, bo nie jest sterowany przez Bluetooth, ale może być także łączyć się za pomocą Wi-Fi. Natomiast posiada jeszcze diody, którymi potrafi świecić oraz czujnik światła. Pod spodem nasz M-Bot posiada dwa silniki oraz to, co widzicie tutaj, to jest line follower, czyli taki czujnik, który będzie pozwalał mu wykrywać kontrastowe kolory, na przykład biel i czerń. Może posłużyć nam to do zrobienia takiego robota, który będzie podążał za czarną linią. I to jest podstawowy robot, którego możemy używać. Polecam używanie go w szkole podstawowej. Naprawdę świetnie sprawdza się na zajęciach. A to, że wszystko jest zabudowane, połączone kabelkami i słuchajcie, to jest aluminium, a nie plastik, sprawia, że jest odporny w miarę na użytkowanie i tak naprawdę można spokojnie z nim pracować na lekcjach. Jeżeli macie dzieci troszeczkę starsze, z tego samego systemu, możecie użyć M-Bot Ranger. To jest troszeczkę bardziej rozbudowany robot, którego programuje się tak samo jak M-Bota, przy czym ma o wiele więcej części, o wiele więcej elementów, bo zobaczcie, już ma 140 elementów i możemy z niego zbudować kilka różnych robotów. Swoją przygodę z robotami zacząłem od czegoś, co nazywa się Starter Robot Kit. To jest taki zestaw, także początkowy, który poleciłbym w drugim etapie, czyli klasy 4-6, no i początek gimnazjum edukacyjny. O, tutaj mam takiego robota, bardzo zbliżony, przy czym mój ma jeszcze światła dobudowane z przodu. I ten robot, słuchajcie, zobaczcie, na części składa się już troszeczkę dłużej niż M-Bota. Ten robot ma tą zaletę, że możemy z niego robić różne rzeczy. Możemy go dowolnie konfigurować. Tu akurat widzicie wersję czołgu. Fabrycznie w zestawie jest jeszcze instrukcja, jak zrobić z niego trójkołowca, ale tak naprawdę, jeżeli użyjemy do niego jeszcze trochę Lego Technics, to możemy robić naprawdę fajne projekty. Ten domyślnie u mnie ma zamontowany dalmierz, czyli ten czujnik ultradźwiękowy, który mierzy nam odległość. Jeszcze specjalnie domontowałem do niego taki moduł z czterema diodami LED, które potrafią podświetlić drogę przed nim. I trzecim zestawem,
Takim najbardziej skomplikowanym, najbardziej rozbudowanym to jest zestaw Ultimate. Ultimate, no tu nawet mamy napisane, ten in one robot kit, czyli 10 robotów w nim, to jest wystarczająca ilość części, żeby móc budować w tym zestawie Ultimate, móc budować różnego rodzaju konstrukcje, nie tylko roboty jeżdżące, ale chociażby podajniki, widziałem również, dosłownie konstruowałem jeszcze tego, na przykład takie do prowadzenia kamery, do prowadzenia aparatu, taką specjalną maszynerię, czy chociażby wyrzutnie piłek i inne rzeczy. Składa się on aż z 500 elementów, jest dość sporo elektroniki, są dodatkowe czujniki. I to jest jedna również zalet MakeBlocka, że wypuszczają co jakiś czas ta baza czujników różnych się powiększa i postaram się pokazać Wam te czujniki za moment, ale najpierw zobaczcie, jak u mnie w szkole w zeszłym roku po zamówieniu pierwszego robota bawiliśmy się właśnie takim robotem i będziecie mieli okazję zobaczyć ten robot na filmiku. Dobra, on nam tu przypozował. Zobaczę, że całkiem nieźle sobie radzi, szczególnie dzięki tej konstrukcji na gąsienicach. Słuchajcie, ponieważ nie jest to Lego, to taka pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, ponieważ na początek tego robota budujemy, to co powinniśmy dzieciakom powiedzieć na takich zajęciach, czyli jak pochodzić się z elektroniką i jak sprawnie korzystać z narzędzi. To jest plus moim zdaniem tego rozwiązania, ponieważ klocki Lego to plastik, oczywiście czujniki zalane są plastikiem, a nie wiem jak u Was, ale moje dzieci są zawsze bardzo ciekawe i dopatrują, co tam w tej elektronice jest i się dopytują. Ale także z mojego doświadczenia wiem, że warto wcześniej porozmawiać z dzieciakami, jeżeli mamy do czynienia z prawdziwą elektroniką, na temat tego, jak z tą elektroniką się obchodzić. Ponieważ zdarzało się tak, że dzieciaki za mocno coś dokręcały albo ściskały tą elektronikę bardzo mocno. Nawet zdarzyło nam się, że raz spaliliśmy robota, na szczęście udało się wymienić części, więc to też taka ważna sprawa przy zajęciach z prawdziwą elektroniką, a tak jak mówię, mamy wszystko na wierzchu. Jeżeli idziecie tego robota i przyjdziecie się bliżej, to zobaczcie, elektronika jest schowana tutaj pod zasilaniem. Dzieciaki mają dostęp do tego, mogą sobie wszystko dokładnie obejrzeć i zobaczyć. A jak to wygląda? Prostość systemu, a zarazem spotkanie z prawdziwą elektroniką i z prawdziwą robotyką, jest dzięki temu, że wszystko mamy połączone kabelkami, mamy silniczki, mamy dodatkowe elementy, które są połączone specjalnymi kabelkami do silników, a czujniki połączone są kablami RJ45, które eliminują lutowanie, co jest dość popularne przy bardziej zaawansowanych robotach. I za pomocą tych kabelków możemy dowolne inne elementy podpinać pod naszego MakeBlocka. Ale możemy podpinać naprawdę dużo rzeczy, bo z głosem coś jest? Nie słychać mnie? Czy dobrze mnie słychać? Okej.
Słuchajcie, zaletą chociażby takiego systemu jest to, że możemy dokupować z czasem, czy nawet zakupić od razu. Jest sporo takich dodatkowych modułów, o które możemy rozbudowywać. W przypadku robotów zamkniętych, typu DAS i DOT, robotów zamkniętych, tak jak chociażby Finch, to, co dostajemy za jednym razem, praktycznie jest wszystkim, z czym możemy dysponować, prawda? Możemy ewentualnie dokupić jakieś cymbałki, wyrzutnie w przypadku Dasha i Dota, natomiast piękno takich robotów polega na tym, że mamy bardzo dużo tego typu czujników i narzędzi, które możemy do niego dołączyć. Czujnik ruchu na przykład, czujnik linii, wyświetlacz. Możemy podpinać mikroserwa różnego rodzaju do niego, stosując przejściówki. Takie mikroserwa, które będą obsługiwać dodatkowe rzeczy. Czy chociażby czujnik głosu, sterowanie radiowe, sterowanie Bluetooth. Ja jeszcze gdzieś mam, ale nie mam pod ręką. Czujnik temperatury, czujnik wilgotności. Bardzo dużo czujników zbliżonych i opartych na Arduino, co czyni właśnie ten system takim system bardzo rozbudowywalnym i użytecznym na wielu etapach edukacji. A czym możemy to programować? Czy jest zabawa, czy już programowanie? No ja uważam, że to może być i to, ponieważ z najmniejszymi dzieciakami możemy bawić. Mbot ma aplikację, która nazywa się notabene też Mbot i można sterować tą aplikacją w ogóle bez programowania, używając naszej komórki, czy chociażby tabletu, za pomocą dokładnie tutaj tego joysticka sterujemy lewo, prawo, możemy przyspieszać, świecić światełkami, może on trąbić. I naprawdę jest to świetna zabawa. Bardzo dzieciaki lubią pokonywać różnego rodzaju labirynty tym mbotem i tak fajnie na sam początek, zanim zaczniemy go programować, dać go dzieciakom do pobawienia się. Niech pobawią, niech się oswoją. Natomiast nie tylko zabawa, bo tak naprawdę programowanie, jeżeli weźmiemy w rękę aplikację mBlock na naszym tablecie czy telefonie, możemy sobie wybrać z dostępnych systemów MakeBlocka naszego robota. Zobaczcie, tutaj mamy pobudowane różne roboty. O, tu jest właśnie to jest Camera Dolly, taki układ sterujący kamerą, który na przykład możemy kierować, możemy domowe studio nagrań stworzyć. Czy chociażby mamy barmana robota, który będzie nalewał nam Coca-Colę czy coś innego, a nawet urządzenie do robienia tutaj, trzymania telefonu, robienia zdjęć. Wybieramy sobie właściwego robota, no i tu zaczyna się cała przygoda, ponieważ w aplikacji możemy sami albo skorzystać z gotowego wzorca, albo sami zaprogramować takiego robota, korzystając z wielu czujników, z wielu przycisków, które są tam dostępne. Zobaczcie, mamy sterowanie na różne sposoby, mamy jasność, możemy dodawać różne przyciski. I po dodaniu takiego przyciska, wyciągnięciu go z lewego menu na prawe, możemy go zaprogramować. Wystarczy wcisnąć kod i przechodzimy do takiego kodu. I zobaczcie, jak wygląda taki przykładowy skrypt programowania robota. Te klocki, no nadal jest język wizualny, ale jak najbardziej można to już programować i podobieństwa takie, znaczy w aplikacji, bo podobieństwa chyba większe do App Inventora niż do Scratcha, tak naprawdę, ale tak jak mówię, jeżeli ktoś uważa to za zbyt trudne, może przejść do innej aplikacji, o której za chwilę powiem. Co dostajemy? Jakie mamy możliwości? Możemy jeździć do przodu, skręcać w lewo, możemy napędzać silniki tak naprawdę różnymi przyciskami. Co możemy robić dalej? Możemy oczywiście konstruować
Możemy oczywiście tutaj dodawać różnego rodzaju warunki, jeżeli to rób, jeżeli w przeciwnym razie może on oczywiście czekać, możemy dodawać równania matematyczne. To wszystko, słuchajcie, bez komputera, w naszym telefonie albo w naszym tablecie. Jeżeli jednak nie lubicie języka angielskiego, bo to jest w języku angielskim, możecie zawsze odpalić komputer i zainstalować aplikację mBlock. Wchodzimy na stronę mblock.cc/download, wybieramy swoją wersję i są. Dobra, jestem z powrotem. Czy już mnie widać, słychać? Jestem? To przepraszam, chyba czarownica przeleciała i jak czarownice u nas przelatują w Świętokrzyskim, to czasami internet zrywa, bo zakłócenia robią na nadajnikach. Więc słuchajcie, wracając do tego, jeżeli zdecydujecie się na aplikację mBlock, naprawdę instalacja jej jest dość prosta. Ściągamy ze strony i to jest ważne, co musimy zrobić. Po włączeniu tej aplikacji mBlock instalujemy sterownik USB, który znajdziemy w zakładce Połącz, zainstaluj Arduino Driver. Wybieramy właściwą opcję naszej płytki, ponieważ tych płytek, ja nie wiem, czy to twoja teściowa na tej miotle leciała, bo ciemno, nie widziałem. I słuchajcie, wybieramy płytkę. Jeżeli mamy tego dużego robota, to co wam pokazywałem, to jest starter. Jeżeli mamy mbota, to mamy napisane mbot mco, rangera to ranger, ultimate 2.0, łatwo to sobie jakby połączyć. I ważna rzecz, przy pierwszym użyciu pamiętamy o tej wyborze tej płytki i o czymś, co nazywa się aktualizacja firmware. Dla starszych mBot, ja tu odpowiadam w międzyczasie na to, co dzieje się na forum. I słuchajcie, jak wygląda taka aplikacja naszego mBlocka? Tu mamy taki przykładowy skrypt tego mBlocka. Wygląda jak Scratch,
Bardzo podobny, prawda? Tak naprawdę to jest Scratch z dodaną jedną tylko kategorią. Tutaj ta kategoria nazywa się roboty, w której znajdziemy multum nowych klocków. Zależnie od tego, jaką wybierzemy płytkę, tak będzie dostępna prezentacja oczywiście. Zależnie od tego, jaką płytkę wybierzemy, te bloczki nam się troszeczkę będą zmieniać, ponieważ różne płytki mają oparte na różnych rodzajach płyt Arduino i stąd te bloczki troszeczkę inaczej wyglądają. Jeżeli wybierzemy Oriona, czyli tą płytką do tego dużego robota, to chociażby różnica będzie taka, jak zobaczycie za chwilę przy MBocie, że silniki napędzamy ustawiając prędkość silnika. Tam nie będzie lewo-prawo. Jeżeli widzieliście wcześniej przy okazji chociażby MBota na aplikacji, tam było lewo-prawo prosto. Tu będziemy ustawiać prędkość silników. Silniki są dwa. Jest jeden silnik, drugi silnik i zależnie od tego, który wybierzemy, one są podłączone obydwa do takimi kablami, nie wiem czy to widać, do dwóch wejść na płycie głównej sterującej i zależnie od tego, który to będzie silnik, będziemy go używać. Co możemy tam robić? Możemy oczywiście tymi silnikami jak najbardziej sterować. Możemy sterować silnikami, które podłączymy pod dodatkowe wejście. Możemy sterować wyświetlaczem, ustawiać LEDy, które podłączymy, a także pasek LEDów, ponieważ można dokupować sporo rzeczy do tego robota. Możemy pobierać dane z czujnika odległości, czujnika linii, to jest ten czujnik na dole, którego Wam pokazałem w MBocie. Możemy pobierać dane z takich rzeczy jak czujnik odległości, czujnik linii, czujnik światła, joystick, potencjometr, czujnik dźwięku, odbiornik podczerwieni, wyłącznik krańcowy, czujnik ruchu, czujnik temperatury, czy chociażby czujnik temperatury i wilgotności. One się różnią, ponieważ ten jest wodoodporny i ten można, to jest taka pałeczka, którą można wkładać do cieczy, a ten to jest taki czujnik bardziej jak stacja pogody. Czujnik płomienia, czujnik gazu, czy chociażby czujnik dotyku. Tych czujników jest bardzo dużo, co sprawia, że te makebloki potrafią być naprawdę bardzo zaawansowane i można z nimi robić bardzo ciekawe projekty. Tu dla porównania macie już MBota, czyli tego mniejszego robocika, tak, który polecany jest do troszeczkę mniejszych dzieci. Zobaczcie, tu już mamy jedź naprzód, jedź w lewo, jedź w prawo, żeby dzieciakom było prościej operować takim embocikiem, ale także możemy właśnie korzystać również z czujników, które możemy do tego embota podpinać. I to jest bardzo fajne w tych robotach, ponieważ naprawdę możemy rozszerzać nasze możliwości i budować nie tylko roboty jeżdżące, ale różnego rodzaju inne projekty. Co dalej? Tak samo te najbardziej zaawansowane zestawy Ultimate mają swoje klocki, które pokazane są tutaj. A zasada działania jest podobna. Jeżeli ktoś ma dość Scratcha i aplikacji, które jakby obejmują języki wizualne. Słuchajcie, bez zmieniania robota, i to jest fajne też w tym robocie, może oczywiście przejść do programowania już czysto tekstowego, czyli Arduino IDE, które opiera się na oczywiście na C++ i tak naprawdę te roboty, jeżeli na przykład pracujemy w gimnazjum, w szkole średniej, mogą wędrować z nami od gimnazjum do szkoły średniej, gdzie na przykład w gimnazjum będzie to jeszcze mBlock i będziemy programować wizualnie, ale już w liceum na przykład możemy wziąć się za prawdziwe programowanie i kto właśnie już potrafi programować takiego robota w tego typu środowisku. A słuchajcie, na czym takie roboty używać? Większość ludzi wydaje się, że zajęcia z robotami to muszą być osobne zajęcia. Natomiast
Nie do końca tak jest. Dlaczego? Ponieważ taki robot możemy używać na matematyce. Ja osobiście testowałem go, choć nie uczę matematyki, testowałem go przy okazji lekcji matematyki, gdzie zrobiliśmy pomiar pola i obwodu. Za pomocą właśnie tego czujnika ultrasonik mierzyliśmy odległość ustawionej. No, nie, może nie w tej klasie pomieszczenia, ale ustawiliśmy sobie symulację pomieszczenia z ławek i za pomocą tego czujnika nasz robot mierzył pole i obwód tej bryły. W tym przypadku to był kwadrat, sześcian, który sobie ustawiliśmy. Możemy mierzyć kontur, ponieważ jest specjalny taki czujnik dodatkowy, który pozwala na mierzenie kontur. Możemy rysować figury geometryczne, ponieważ do tych robotów możemy dołączyć chociażby jakiś pisak, możemy stworzyć rękę, czy użyć ramienia, które można dokupić, które będzie trzymało pisak i programując odpowiednio ruchy tego robota, trasę, jaką ma przejechać, możemy próbować rysować figury geometryczne. Możemy na fizyce robić pomiar prędkości, rysować wykresy. Na technice to jest to, o czym przede wszystkim mówiłem, to, czego w dzisiejszych czasach dzieciakom brakuje, mianowicie, słuchajcie, śrubokręt, klucze, imbusy, to wszystko, co potrzebujemy do składania i do budowania takich konstrukcji. Na plastyce oczywiście pojawia się też rysunek, ale słuchajcie, druk 3D, ponieważ MakeBlock oferuje nie tylko roboty, ale także drukarki 3D, możemy sobie takie drukarki 3D też zakupić i robić druk 3D. Możemy uczyć się barwy, ponieważ mamy zarówno paski LED, jak i mamy takie czujniki z czterema diodami. Możemy je programować na różne barwy. Możemy na przykład robić lampkę nocną. Ja taką lampkę nocną kiedyś wykonywałem, gdzie za pomocą pilota czy chociażby komputera zmieniamy sobie kolory. Dzieciaki również uczą się kolorów. W nauczaniu zintegrowanym u maluchu przede wszystkim, słuchajcie, zasady ruchu drogowego. Można zbudować sygnalizację świetlną właśnie z odpowiednimi światłami, ze szlabanami. Możemy bawić się cyframi, literami, uczyć kolorów za pomocą diod LED. Możemy na muzyce grać utwory. M-Bot posiada wbudowany głośniczek i za pomocą tego głośniczka, zresztą przy włączaniu słychać, jak nam gra. Tu akurat tylko jeden pisk był. Możemy odgrywać różne melodie. Możemy zbudować robota grającego na cymbałkach. Czy chociażby za pomocą czujnika mierzącego głośność, dźwięki, możemy robić taki pomiar takiej głośności na muzyce. Na angielskim przede wszystkim wystarczy wziąć do ręki tablet i włączyć aplikację MakeBlock, żeby uczyć się angielskiego, ponieważ programujemy w anglojęzycznej aplikacji. Możemy oczywiście przestawić język w MBlocku i programować. Tak, będą strony później, dobrze? I programować, a propos podania strony, bo tutaj pisze Joanna, będą adresy do stron później. I programować to w komendach oczywiście angielskich. Dla przyrody, coś fajnego, budowa stacji pogodowej wyposażonej w czujnik temperatury, czy budowa i wykorzystanie kompasu, bo jednym z elementów, które możemy dokupić, to także jest kompas. Informatyka, no oczywiście, słuchajcie, języka programowania, czyli Scratch, za pomocą którego programujemy i Arduino na starszych etapach. Zajęcia teatralne. To jest dobre, bo jak. O, dziękuję Piotr też za linka. Słuchajcie, jeżeli będziemy mieć faceplate'a, to nasze roboty mogą odegrać z tymi faceplate'ami jak teatrzyk, wyrażając swoje emocje, prawda? No i oczywiście chemia, to za pomocą specjalnego termometru możemy mierzyć ciecze, możemy także za pomocą czujnika gazu próbować wykrywać gaz. Dobra. Słuchajcie, kilka projektów ciekawych, jakie można zrobić za pomocą właśnie tych zestawów. To chociażby mieliśmy ostatnio Halloween, jeżeli zobaczycie, to tą elektronikę można zabudować plastycznie, więc młodsze dzieciaki mogą robić prace plastyczne, jakieś straszne potwory, chociażby jakieś inne. Możemy mieć robot saperski, który podjedzie, coś przestawi, pomontuje.
Możemy mieć chociażby, jeżeli mam kilka embotów, możemy sobie zrobić mecz embotów, tak? Embot soccer. Możemy robić walki robotów, budując tego rodzaju czołgi, na przykład z czujnikami krańcowymi, tutaj z przodu zamontowanymi, to idealnie nadawały się do walk robotów, czy chociażby to, o czym mówiłem, taki system, który, to oczywiście jakbyśmy dodali, zabudowali, to by było ładnie wyglądało, taki system szlabanu, sygnalizacji świetlnej, jeszcze mamy czujnik oczekiwania na zmianę oświetlenia. Czy chociażby możemy robić wszelkiego rodzaju labirynty. Tu jest zdjęcie takiego specjalnego labiryntu, bo oprócz line followera, który był użyty, czyli tego czujniczka tu na dole, był użyty sensor zbliżeniowy, który miał także sprawdzać, żeby robot nie wjechał w ścianę. Więc to wszystko naprawdę sprawia, że zabawa z tymi robotami potrafi być fajna. I teraz a propos tego, skąd takiego robota wziąć, ewentualnie jak takiego robota przetestować, zanim się zdecydujemy akurat na te roboty, to słuchajcie, w Polsce dystrybutorem MakeBlocka jest firma Trobot i firma Trobot ma taki fajny program Robopaczka, gdzie można przetestować takiego robota zupełnie za darmo. Dostajecie wtedy takiego robocika za darmo, testujecie go tydzień i odsyłacie. Tak? Więc warto zgłaszać się. Pod spodem macie adres robot.pl, robopaczka. Tam też wszystkie informacje dotyczące zasady działania tej robopaczki są. Zapraszam chętnie do skorzystania, bo moja przygoda chociażby tak się rozpoczęła z robotami właśnie od takiej robopaczki, gdzie robiliśmy wspólnie z Biblioteką Miejską serię zajęcia z robotyki dla dzieci i dzięki uprzejmości pana Grzegorza Strobota właśnie otrzymaliśmy takie roboty. Naprawdę spodobało się wszystkim, wciągnęło wszystkich, włącznie ze mną, bo później skończyło się na tym, że sam sobie takiego robota prywatnego kupiłem. Udział w tym programie Robopaczki jest oczywiście za darmo i można przetestować sobie tego rodzaju roboty. A jak jest o robotach, bo za chwilę będę chciał zmienić temat, to słuchajcie, nadchodzi dość ważne święto w Europie, mianowicie Europejski Tydzień Robotyki. Wiecie, że był Europejski Tydzień Kodowania, w którym zajęliśmy drugie miejsce w Europie. Nadchodzi Europejski Tydzień Robotyki. On jest troszeczkę młodszą inicjatywą i jeszcze nie jest tak bardzo znaną, ale zachęcam Was do odwiedzenia strony eurobotics.net, gdzie znajdziecie zakładkę Robotics Week. I znajdziecie informacje, ale niestety w Polsce tych wydarzeń za dużo nie ma. Dlatego, jeżeli ktoś posiada jakieś roboty, będę zachęcał Was, abyście takie wydarzenia dodawali. I być może znowu Polska będzie tym razem na pierwszym miejscu, właśnie jeżeli chodzi o roboty. Gdzie szukać informacji i scenariuszy na temat robotów, jeżeli zdecydujecie się akurat na ten system? To przede wszystkim zagraniczne strony makeblock.com i taka fajna strona z projektami openlab.makeblock.com. Tam znajdziecie bardzo dużo wskazówek, co i jak wygląda i jakie projekty możecie zrobić, między innymi używając właśnie tego systemu makeblock. Scenariusze z MakeBlocka 2 możecie również znaleźć na wiki mistrzów kodowania, ale także informacje o MakeBlocku znajdziecie na stronie trobot.pl, czyli polskim dystrybutorze tego właśnie systemu robotycznego. I także trobot.pl na YouTubie posiada kilka filmików, w których są pokazane podstawy, właśnie jak rozpoczynać swoją przygodę z embotem. Oczywiście w ostatnim tiku w edukacji, który był bardzo mistrzowski, pojawiło się wiele artykułów i między innymi też jest artykuł, jak przeprowadzić taką lekcję matematyki właśnie z MakeBlockiem. Polecam, jeżeli ktoś prenumeruje, to żeby zajrzał, przeczytał sobie. Natomiast na YouTubie to, o czym mówiłem, czyli roboty edukacyjne, tam znajdziecie fajne filmiki wprowadzające do embota.
Teambox Educational Kids. Bardzo dużo filmików, w tym filmiki związane właśnie też z MakeBlockiem. No i oczywiście główny kanał MakeBlock, na którym pokazywane są filmy związane z MakeBlockiem. W Polsce zapraszam Was do społeczności makeblock.pl, gdzie wstawiane są różne pomysły i inspiracje również z zachodu, gdzie możecie zobaczyć, jak jeszcze można wykorzystywać takie roboty i co jeszcze do zaoferowania ma ten MakeBlock. No i zapraszam Was na fanpage Kodowanie Czas Start, gdzie będę starał się także zamieszczać różne pomysły związane właśnie z MakeBlockiem. Ale tak, prezentacje też będą, ale słuchajcie, MakeBlock to nie jedyna fajna zabawka, jaką można zabrać do szkoły, gdyż nie wiem, czy słyszeliście o takim innym urządzeniu, które co prawda nie do końca jest robotem, ale sprawia równie dużo przyjemności co MakeBlock. To urządzenie, które chciałem pokazać Wam jako następne i opowiedzieć o nim, to Makey Makey. Makey Makey, taka malutka płytka, która przychodzi w takim fajnym opakowaniu, to urządzenie, które pozwoli Wam podłączyć przedmioty codziennego użytku komputera. No super, że na to czekałaś, Makey Makey. No właśnie, podłączyć przedmioty do komputera za pomocą kabelków i sprawić, że te przedmioty zastąpią nam klawiaturę. Jak to się dzieje i jak to wygląda? No właśnie, jak zobaczycie sobie tutaj na ten obrazek, mamy tą płytkę Makey Makey. Mamy kabelki, na przykład mamy truskawkę, banana, tutaj i jeszcze inne warzywa. A wygląda to tak. Mamy płytkę Makey Makey, kabelek USB, którym podłączamy tą płytkę do komputera i mamy kabelki krokodylki. Wystarczy, że jeden kabelek krokodylek podłączymy jednego z wyjść, od te wyjścia za chwilę opiszę, Makey Makey, z jednej strony, a drugą stroną podłączymy pod coś, co przewodzi prąd. A co przewodzi prąd? No wszystko, co ma wodę, więc przede wszystkim soczyste owoce przewodzą prąd. Wszystkie metalowe rzeczy, folia aluminiowa, wszystko, co tak naprawdę gdzieś zawiera te ciecze, czy chociażby jakieś metale, będzie nam ten prąd przewodziło, ale żeby to wszystko zadziałało, musimy podłączyć jeszcze siebie. No i tutaj zobaczcie, mamy taki pasek u dołu, to jest uziemnienie i zasada Makey Makey jest prosta. Do naciśnięcia danego przycisku, tu jest akurat podłączony pod klawisz lewy przycisk myszki, dochodzi w momencie zamknięcia obwodu. Jeżeli ja dotykam danego przycisku, tak jak tutaj chociażby na obrazku, i w jedną ręką, a drugą ręką trzymam kabelek, który jest uziemnieniem, dochodzi do zamknięcia obwodu, czyli przepływa przeze mnie prąd, przepływa przez to wszystko prąd i dochodzi do naciśnięcia przycisku. Jak wygląda taka płytka Makey Makey? Mamy cztery przyciski wskazujące, pod które możemy się podłączyć. Przycisk spacji oraz przycisk lewego kliknięcia myszki. To pod spodem, co nazywa się Earth, to jest uziemnienie. Pod to uziemnienie będziemy podłączać się my. Większość osób korzysta, mających Makey Makey, tutaj z tych strzałek wskazujących kierunki, ze spacji i ewentualnie z kliknięcia. Ale słuchajcie, Makey Makey posiada jeszcze rewers i tak naprawdę cała zabawa zaczyna się, jeżeli użyjemy dodatkowych kabelków, których niestety w standardzie z Makey Makey nie ma, ale bardzo łatwo je kupić, bo są tu kabelki używane przy Arduino i podłączymy je z tyłu płytki. Jeżeli zobaczycie po lewej stronie, mamy tutaj przyciski W, A, S, D, E, G. Po prawej stronie zastępujemy przyciski z myszki. I możemy do takiego Makey Makey podłączyć nawet kilkanaście różnych przedmiotów, które zastąpią nam oczywiście przyciski kierunkowe, spacje, czy chociażby W, S, A, D i inne przyciski. I to daje nam całkiem sporo możliwości. Ponieważ
Makey Makey możemy używać na przykład do tworzenia muzyki. Najczęściej używany zresztą Makey Makey jest do tworzenia muzyki. Jeżeli nie chcemy tego programować, to w bardzo łatwy sposób, wchodząc na stronę makeymake.com apps, znajdziemy kilka ciekawych symulatorów, z których bardzo często obserwuję, korzystają nauczyciele. Mamy tam na przykład bębny, pianinko takie podstawowe, coś co jest samplerem MK1. Taka fajna strona stworzona przez pewnego pana, która zawiera bazę różnych symulatorów, różnych, nie wiem jak to nazwać, różnych keyboardów lub innych emulatorów, które były tam dostępne kilka lat temu, takie klasyczne. Ale Makey Makey to także gry. Mamy kilka klasyków, jak Cannonball czy chociażby Tetris, z którego można grać. Ostatnio widziałem chyba na blogu Asi Apanaski, że zrobili sobie właśnie chyba bodajże do grania w Tetrisa taką matę, czy Dance Dance Revolution, tak szczerze już nie pamiętam, za pomocą właśnie tego Makey Makey. Słuchajcie, i w Makey Makey, to tak jak mówiłem, przede wszystkim muzyka, możemy sobie na tej muzyce pograć, na czym chcemy, nawet na dzieciach. No właśnie. To jest fajne, bo dzieciaki bardzo lubią na sobie grać i zawsze trafi się jakieś dziecko, które nie zagra. I zawsze się zastanawiamy, jak to jest, czy one prądu nie przewodzi, czy jakieś zaburzenia elektromagnetyczne są tutaj. Jeżeli zauważyliście, u jednego chłopca nie zagrało, jeżeli dotykała go Martyna, bo akurat Martyna grała na innych dzieciakach. Możemy oczywiście, słuchajcie, grać na czym chcemy. Ja zagrałem na rolce papieru toaletowego. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No właśnie. Makey Makey potrafi sprawić, że rolka papieru toaletowego zabrzmi jak gitara. I zobaczcie, to są właśnie te żabki od Makey Makey. To jest, przyznaję się, normalnie to, co zostaje po rolce papieru toaletowego. A jak zobaczycie te paski, to jest coś właśnie, bardzo dobrze Gosia, taśma przewodząca. Mianowicie, słuchajcie, można kupić w każdym elektronicznym, porządniejszym, coś, co nazywa się taśmą miedziową, czy miedzianą. Oczywiście można nauczyć się grać też na gitarze jak najbardziej. Taką taśmę, która właśnie przewozi prąd, między innymi taka taśma miedziana, można sobie zakupić. I słuchajcie, to daje nam nieograniczone możliwości, albo zwykły drucik tak naprawdę, który możemy podłączyć, tworzyć różnego rodzaju obwody, czy chociażby tworzyć interaktywne przedmioty, które będą reagować na dotyk z nami. To już inny filmik. Wracając do naszego Makey Makey, możemy grać oczywiście na warzywach, tak jak tutaj na obrazku są chcy. Możemy grać tak naprawdę co chcemy i na czym chcemy. I nie musimy nawet nauczyć się tego programować. Można to łączyć ze Scratchem, o tym za chwilę. Natomiast słuchajcie, dla tych, którzy nie lubią programować, polecę taki program, który nazywa się soundplant.org. Tam go znajdziecie. I soundplant to jest nic innego jak przypisywanie dźwięków do klawiszy. Jeżeli przyjrzycie się tutaj na prezentacji screenowi, to zobaczycie podświetlone różne klawisze, pod które przyporządkowałem wcześniej dźwięki. Nie potrzebujemy tak naprawdę tego programować, wystarczy, że
Przypiszemy dźwięk do klawisza, podłączymy myjki, zastąpimy klawisze i mamy gotowy instrument, z czego tylko chcemy, nawet bez programowania. Ale oczywiście dla tych, którzy lubią programować, to słuchajcie, bierzemy zwykłego sketcha i czego użyjemy? Użyjemy oczywiście komend, kiedy klawisz dany naciśnięty. I za pomocą tego klawisz naciśnięty, słuchajcie, możemy podpinać pod to, co chcemy. Może być, żeby zagrał dźwięk, może coś wykonać, duszek na ekranie, jakiejś ważnej muzyki, czy możemy, no oczywiście, zaraz postaram się jakiś filmik tu załączyć, jeżeli chodzi o ważną muzykę, jak tylko znajdę, dobrze? To jest to, co grała Martyna. I słuchajcie, zobaczcie kilka przykładów tego, jak można to makey-makey sobie tutaj wykorzystywać. Można zrobić gitarę. No ja akurat użyłem wtedy rolki papieru, tak żeby podłączyć gitarę i podłączyć dźwięki, ale możemy spróbować sobie zrobić prawdziwą gitarę z tektury, gdzie za pomocą makey podłączymy. Możemy zrobić sobie wielkie pianino. Widziałem filmik na YouTubie, gdzie słuchajcie, podłączyli, ponieważ drewno także przewodzi prąd, mieli drewniane schody w szkole i podłączyli pod te drewniane schody w szkole Makey Makey i było pianino, właśnie takie typowe pianino ze schodów. Wszyscy, którzy wchodzili, mieli bardzo dużo frajdy tak naprawdę. Naprawdę świetna rzecz. Można oczywiście zrobić operację. Tak, jestem fanem mocnego brzmienia, rzeczywiście i te gitary gdzieś tam się pojawiają. Można zrobić sobie obkotu, to co pisała Joasia. Można zrobić tak naprawdę różne gry, bo to wszystko chodzi o stykanie się, czy tak jak mówiłem, matę do tańczenia. Można grać na wszystkim i słuchajcie, coś ciekawe, grają na tym nie tylko dzieci, ale również nauczyciele. To jest nasza pani pedagog, która przyszła do nas na lekcję po coś tam, a zobaczyła, że bawimy się melki, więc stwierdziła, że no też musi sobie spróbować. Po czym co jest najciekawsze, udała się pani dyrektor i poprosiła również pani dyrektor, żeby przyszła i też sobie pograła. I wszyscy świetnie się bawili. Więc słuchajcie, Makey Makey to nie tylko zabawa, choć tak naprawdę wydaje się, że bardzo dobrze można się z tym bawić. Możemy tworzyć za pomocą Makey Makey interaktywne obrazy. Możemy tworzyć tablice w salach lekcyjnych, które będą działać na dotyk. Dzięki temu będziemy mieli interakcję z różnymi rzeczami. Możemy podpinać to pod kwiatki. Wyobraźcie sobie dziecko, które dotyka kwiatka. Ten kwiatek opowiada o sobie, kim on jest, jak się nazywa, skąd pochodzi, jaką jest odmianą, prawda? Możemy to robić na lekcji angielskiego, gdzie będziemy robić quizy po angielsku, programując sobie w Scratchu i stworzymy własne pudełka na przykład, gdzie będziemy dokonywać wyboru, prawda? Możemy robić interaktywne flashcards. A propos kart, tutaj mamy zdjęcie naszej trenerki po lewej Ani, która wykorzystywała Makey Makey z naszą matą edukacyjną właśnie do pracy w przedszkolu. Słuchajcie, lekcja technika i dotycząca prowodów, czemu nie? Fizyka i mierzenie prędkości za pomocą toru i resoraków. To chyba jest moje ulubione. Ja to robiłem z moim synem, który na początku protestował, bo mu zabrałem Hot Wheelsy, ale za pomocą Makey Makey i oczywiście Scratcha zrobiliśmy sobie pomiar prędkości. Prosta rzecz, tak jak tu ktoś napisał wcześniej o WF-ie. Jedna komenda, kiedy jakiś przycisk naciśnięty rozpoczynał odmierzanie czasu przy dotknięciu kolejnego przycisku, czyli jakiejś przeszkody na torze, gdzie tknęły się dwie rzeczy, stopował ten czas, przeliczał prędkość, przeliczał wszystko. Można tak naprawdę używać tego w każdym do mierzenia grawitacji. Także
Makey-makey na WF-ie, pomiar prędkości naszych uczniów. Wyobraźcie sobie wyścigi na sali gimnastycznej, że trzeba przelecieć, zrobić okrążenie i dobiec. Dotykamy, stopujemy czas. Tak naprawdę tylko wyobraźnia czasami nas ogranicza do tego, do czego możemy użyć makey-makey. Innowacyjność Makey, no i prostota tak naprawdę sprawia to, że możemy wymyślać z tym, co tylko chcemy. I słuchajcie, dzięki cenie, która w Polsce wynosi 200 zł bodajże, można dostać, ja widzę, że już się dzielicie, Garmin, Bootland, Allegro, rzeczywiście Toys for Boys kiedyś miało. 200 zł sprawia, że jest to naprawdę dobry kandydat na pomoc szkolną i co jest fajne, nie potrzeba tych makey-makey nie wiadomo ile. Wystarczy czasami jedno, żeby mieć, że cała klasa miała frajdę. A wy co myślicie, jak byście wykorzystali makey-makey w klasie? Na muzyce, na przyrodzie, angielski, fizyka, technika, czy chociażby właśnie WF? Czy można podłączyć silniczki do makey-makey? Nie próbowałem tak naprawdę. Wydaje mi się, że nie, bo makey-makey zastępuje jednak przyciski. Natomiast możemy podłączyć być może silniczki do, jeżeli byśmy to makey-makey z czymś połączyli, bo te silniki muszą być napędzane, czyli potrzebny jakiś sterownik. A słuchajcie, jak jesteśmy przy makey-makey, to pokażę Wam trzeci wynalazek, który jest jakby połączeniem makey-makey. Połączeniem mini komputerka i Arduino. Coś, czego u nas w Polsce nie ma, ale być może o tym słyszeliście. I coś, co było rozdawane na początku za darmo, ale można już to kupić i kosztuje naprawdę niewiele pieniędzy. Słyszeliście kiedyś o Microbit? Mam nadzieję, że nie. To będę mógł Wam coś o tym opowiedzieć. Microbit to jest taki projekt brytyjski na to, jak uatrakcyjnić lekcje w szkole, jak zachęcić uczniów do programowania. Co ciekawe, jak już wyprzedzę, odpowiem na post. Microbit kosztuje jakieś 13 funtów, czyli przy dzisiejszych cenach to będzie 80 procent, 80 zł, gdzieś mniej więcej. Darbiczy w Polsce można dostać, bo ja jeszcze przy okazji czytam, makey-makey, tak, Microbita nie, ale można sobie sprowadzić z Wielkiej Brytanii, ponieważ jest to brytyjski pomysł na programy w szkole. Jak on wygląda? Słuchajcie, jeżeli zobaczycie na zdjęciu, Microbit to jest taka mała płytka, która jest mikrokomputerkiem. W tle mamy notabene jeden z języków programowania. Niby w Anglii za darmo dla każdego ucznia. Tak, 6 minut tego rozdali na samym początku. Teraz już można to kupić, ale takie było założenie, że rozdawali 6 milionów tego. I słuchajcie, wygląda. Płytka posiada kilka ciekawych czujników, które ma zamontowane na sobie. Mianowicie antenę Bluetooth w lewym górnym rogu, dzięki temu może komunikować się z urządzeniami przez Bluetooth. Jest to ten, który pobiera mało prądu. Możemy podłączyć pod nią, i to jest fajne, baterię, dzięki temu może stać się przenośna. Micro USB pracuje na 32-bitowym chipie Cortexa, akcelerometr oraz kompas. Ten dół tutaj już powinniście kojarzyć, bo jeżeli zerkniemy na makey-makey, cofnę się trochę na prezentacji, to słuchajcie, to jest dokładnie ten sam dół, co w makey-makey. Czyli wiecie, co można z tym zrobić? Można podłączyć do tego inne urządzenia, które będą imitowały przyciski, tak? Trzy urządzenia, zasilanie oraz uziemnienie. Posiada przyciski z lewej i z prawej strony oraz ten centralny wyświetlacz tutaj, który składa się z 25 programowalnych diod. No i słuchajcie, co można z tym robić? Może
Tak jak Makey Makey służyć do różnego rodzaju eksperymentów i podłączania różnych rzeczy. Możemy wyświetlać na tym ekranie tak naprawdę różne rzeczy, to co chcemy. Ja wam zaraz pokażę. Zobaczcie, możemy sobie zaprogramować napis mistrzowie kodowania. A że wszyscy kochają mistrzów kodowania, to już się jeszcze do tego możemy zaprojektować sobie serduszko, tak? Możemy to programować za pomocą aplikacji oczywiście na Androida i iOS-a, czyli zarówno na iPhone'ach, jak i wszystkich telefonach z Androidem. Możemy dodatkowo w aplikacjach właśnie programować chociażby tego typu napisy, tego typu zajścia. Możemy tworzyć za pomocą tego gry. Spójrzcie na ten filmik. Tutaj pokażę wam coś, co zrobiliśmy w szkole. Użyliśmy drutu. Już nie pamiętam, skąd ten drut wyciągnąłem, gdzieś od naszego konserwatora. Mleko szkolne, łaciate, microbit i postanowiliśmy sobie zrobić taką grę, która polega na tym, że zobaczcie, nie wolno dotknąć tego drutu. W momencie, jeżeli osoba dotknie drutu, pojawi się tutaj nam krzyżyk, o właśnie, X. Tak więc słuchajcie, można tworzyć przy pomocy tego różnego rodzaju gry. No i właśnie, są pytania, programowanie w jakim języku? No nie możemy powiedzieć w jakim języku, tylko w jakich językach. Ponieważ mamy dostępne cztery języki programowania. Dokładnie, cały zestaw. Mamy język Microsoft PXT Beta, za chwilę wam pokażę interfejs każdego języka. Mamy Pythona, mamy Block Editora, który podobny jest powiedzmy do, jakiego, do Blockly i mamy JavaScript, to wygląda, wybieramy my. Microsoft Block Editor, składający się z różnego rodzaju bloczków wizualnych. Tak jak w Scratchu możemy je sobie łączyć i to jest fajne. Nie potrzebujemy od razu płytki posiadać fizycznie, ponieważ podgląd naszej pracy, naszego łączenia, to co naszego programowania możemy zobaczyć na symulatorze, więc śmiało możecie bez takiej płytki już spróbować w domu czy z dzieciakami pokazać im, że coś takiego jest i coś takiego funkcjonuje. Powtórzę jeszcze raz, ponieważ Dorota pyta, ile kosztuje ta płytka. Taka płytka zależnie od wariantu kosztuje od chyba 11 czy 12 funtów do 15 funtów. Z zasilaniem płytka, czyli z dodatkowym wyjściem na baterię, z bateriami kosztowała 13 funtów bodajże, więc nie są to pieniądze jakieś duże, to tak około 70-80 zł. Więc słuchajcie, mamy programowanie wizualne, mamy Microsoft Block Editor, mamy inny rodzaj, także Microsoft PXT Beta, to również jest programowanie wizualne, gdzie układamy różnego rodzaju bloczki. Zobaczcie, możemy zaprogramować uśmieszek, tylko i wyłącznie składając tak zawsze, i mamy show LED, pokaż LEDy, żeby uśmiech się pokazywał i chował. I wtedy on nam miga. Możemy oczywiście podejrzeć to, nie potrzebujemy płytki, żeby tak naprawdę sobie móc tam poprogramować i tylko podejrzeć to na symulatorze. Mamy Pythona, więc jeżeli chcemy, oczywiście i mamy starszą młodzież, możemy programować to także tekstowo. Oraz mamy JavaScript, gdzie również tekstowo, ale za pomocą również bloczków wizualnych, to od was zależy jak chcecie, możemy programować to. Jak wygląda wgrywanie programu na mikrobita. Słuchajcie, wystarczy zapisać plik na dysku, podłączyć mikrobita i przekopiować go, tak jakbyśmy kopiowali go na pendrive'a, tak naprawdę.
cała filozofia. Odłączamy, podłączamy do zasilania. Możemy nawet, jeżeli nie macie zasilania, podłączyć do powerbanka i możemy to robić. A co można z tego zrobić? Między innymi to, co widzieliście, czyli chociażby te gry. Możemy zrobić z tego również coś. Ten filmik. Zaraz. Zobaczę, pokażę wam filmik jeszcze jeden. Możemy, słuchajcie, zrobić nawet z tego kompas, który postaram się za chwilę pokazać, ale pokażę wam najpierw jeszcze inny filmik. A to nie ten filmik. Możemy zrobić z tego, słuchajcie, nawet urządzenie grające. O właśnie, już mam właściwy link, bo gdzieś mi ten link uciekł. Tylko potrzebujemy do tego dodać zewnętrzny głośnik. I takie urządzenie nam powstanie i możemy programować sobie muzykę, więc można to wykorzystać na muzyce. Zobaczcie, dwa kabelki, mikrobit jest w tle, podłączony pod jacka, użyliśmy tutaj słuchawek i możemy pisać własną muzykę, być może kompozytorzy jacyś również się tutaj narodzą. Oczywiście bardzo dużo pomocy i bardzo dużo programów, na których możemy się wzorować. Wszystko znajdziecie na stronie Microbit. Wiele podpowiedzi, ale także wiele scenariuszy, które znajdziecie na tej stronie oraz na stronie takiego programu, który jest w Wielkiej Brytanii, mianowicie Code Club. Oni przygotowali szereg lekcji z wykorzystaniem tego microbitu, z których możemy korzystać. Oczywiście, słuchajcie, jeden ważny wymóg, mianowicie język angielski, ponieważ większość materiałów jest pisane po angielsku. To niestety przyda nam się język angielski. Mogli korzystać z dodatkowych właśnie do tego materiału. Bardzo fajne urządzenie. I słuchajcie, co można jeszcze zrobić z tym? Możemy zrobić sobie smartwatcha, jeżeli zobaczycie dokładnie. Tutaj dzieciaki robiły smartwatche w Wielkiej Brytanii, w specjalną opaskę wydrukowaną. Możemy sobie zrobić jakąś przenośną konsolę. Dość prostą, jakieś ganianie kółka, czy jakieś pokazywanie emotków. Możemy sobie zrobić jakieś wyścigi Microbit, ponieważ on ma dwa przyciski z przodu, więc może być. Pamiętacie Tamagotchi? Też można coś podobnego zrobić. Możemy zrobić sobie kompas. Ja z dzieciakami robiłem na akcji kompas, pokazywał kierunki po angielsku, ponieważ ma wbudowany kompas, czy chociażby tutaj zobaczcie przy podłączeniu licznik, to licznik mamy tak do koszykówki, takie wrzucania, takie piłeczki, zobaczcie, podłączone pod plastelinę, to jest, tak więc gdzie można to kupić? Tak naprawdę, jeżeli wpiszecie w Google Microbit Buy, to wyjdzie szereg stron, ale strony oficjalnych dystrybutorów Microbitu znajdziecie na ich stronie głównej i mamy tych sklepów dość sporo. Być może, ja nie testowałem, być może któryś również do Polski wysyła. Ewentualnie tyle osób w Anglii teraz jest, że można zawsze poprosić kolegę, koleżankę czy kogoś z rodziny, żeby nam to zakupił i nam to przysłał. No i słuchajcie, ja ze swojej strony pokazałem trzy takie rzeczy, które uważam, które są warte jakby prowadzenia na lekcji, warte pokazania. Natomiast jeszcze się nie żegnam, ponieważ teraz czas na pytania od was. Proszę piszcie, a ja postaram się odpowiadać, jeżeli macie jakieś wątpliwości, jakieś pytania. Co jest lepsze, to ja tam widziałem wcześniej, Microbit czy Makey Makey?
No, dla dzieciaków w podstawówce to z pewnością Makey Makey. Microbit ma taką zaletę, że jest tańsze i możemy ewentualnie, jeżeli mamy dostęp w Wielkiej Brytanii do kogoś, kupić więcej takich narzędzi. Ale tak naprawdę każde z tych narzędzi, czy to będą roboty, czy to będzie Makey, czy Microbit, mają swoje plusy i minusy tak naprawdę i zupełnie inne użycie. Czy webinar będzie udostępniony? Na pewno tak. Czy warto inwestować w Lego Mindstorms? Tak naprawdę wszystko zależy od tego, Piotrek, jakim funduszem dysponujesz i czy chcesz ograniczać się tylko do jednego systemu, ponieważ Lego ma własny system edukacyjny. Ja osobiście pracuję nie z Mindstormsami, ale pracuję jeszcze z Lego Widu. I tam są fajne rzeczy przy Widu, natomiast jest to jednak ograniczenie tylko do jednego systemu, prawda? MakeBlock ma to do siebie, że jest Scratcho podobny mBlock, a jakby to nie patrzeć na to, to słuchajcie, głównym chyba językiem, którego będą uczyć się dzieciaki w podstawówce czy w gimnazjum, to będzie Scratch. A Lego, no Lego to Lego, tak naprawdę kwestia kto co lubi. Każdy z tych ma zalety i minusy. Dash i Dot czy Mbot dla klas 1-3? To jest dobre pytanie, tak naprawdę, Iwona, ponieważ zastanawiałem się nad tym tak samo ostatnio z koleżankami, bo planujemy zakup robotów i różnica jest dość duża. Dash i Dot, fajne kulki, świetne, bo one gadają, Mbot nie gada. Nie powie, że jesteś miły, nie powie tych słodkości wszystkich, które Natka Dot bardzo lubi mówić. Mbot nie jest taki obły w kształtach, nie jest taki uroczy. Natomiast cena między Dashem i Dotem a Mbotem też jest znaczna. Mbot potrafi rosnąć z dziećmi, czyli nie tylko 1, 3, 4, 5, 6, a nawet i w gimnazjum. I czy w szkole średniej widziałem, że dzieciaki się fajnie bawiły. Gdzie kupić dodatkowe kabelki do Makey Makey? Słuchajcie, Dominika, jak akurat kabelki do Makey Makey kupowałem, ściągałem sobie z Chin, bo jakoś tak było dość tanie i za darmo. Natomiast można kupić w każdym sklepie, który zajmuje się elektroniką. Nawet w robocie, który dystrybuuje MakeBlocka. Jeżeli jesteś z większego miasta, poszukaj sobie lokalnego sklepu od elektroniki i na pewno tam coś się znajdzie. Co, Władysław, co z Lo-Fi Robot? Nie wiem, czy warto, bo nie miałem osobiście w rękach Lo-Fi Robot. Widziałem tylko na filmikach, dlatego nic nie powiedziałem o Lo-Fi Robot, gdyż tak naprawdę nie znam tego systemu, ale też jest, wydaje mi się, oparty na Arduino, tylko po prostu zamiast aluminium na przykład, które jest w Meglu, poszli w stronę drewna. Być może też fajnie. Teraz tak, ilu uczniów może pracować na jednym zestawie Mbota? Do 4 osób. Idealnie by było, jakby to był jeden Mbot na 2-3 osoby, ale 4 osoby jak najbardziej. Znam przykłady, gdzie nawet więcej dzieciaków się zbiera, jeżeli rzeczywiście nie ma tych robotów dużych. Ja pracowałem, mając jednego robota, z dwoma grupami czteroosobowymi i na zmianę sobie go programowały. Pod Scratcha, które były roboty dla klas 4-6? To jest, Maria, zależnie od tego, czy chcesz skoncentrować się na programowaniu, czy na budowaniu. Jeżeli wystarczy ci, że zbudujesz robota raz, to jak najbardziej Mbot. Jeżeli chcesz coś więcej, chcesz, żeby dzieciaki więcej budowały, nie tylko programowały, to jak najbardziej mogą być te wyższe systemy, nawet zestaw Ultimate, jeżeli hojnego masz dyrektora. Jak są zasilane Mboty? Potrzebują baterii oczywiście. Mbot zasilany jest akumulatorkami. One są schowane tu pod spodem. Może być ich nie widać, więc pokażę przy okazji startera. Akumulatorki. Natomiast do Mbota
Istnieje także akumulatorek dedykowany, którego też można kupić. Ceny niestety nie pamiętam. Natomiast albo to sprawuje się bardzo dobrze i akumulatorki wystarczają na naprawdę sporo zabawy. Zestaw dla gimnazjum Dorota Ultimate niebieski. Oczywiście świetna rzecz. Dobrze, żeby to był ten zestaw Ultimate 2.0. Bo one są troszeczkę nowsze i troszeczkę je udoskonalili. Ja zobaczę, czy to akurat odnośnik jest do 2.0. To jest jeszcze 1.0. Dobrze, Dorota, żeby to było 2.0, bo różnica tam jest. Wydaje mi się, że ten 2.0 będzie lepszy. Trzeba popatrzeć na sklepie, ewentualnie porozmawiać z panem Grzegorzem, który jest od robota, dystrybuje te robociki. Jaki model Embota kupić? Są dwa modele Embota zwykłego i jest Embot Ranger. Te modele Embota zwykłego różnią się od siebie sposobem przyłączenia. I teraz kwestia jest taka. Przepraszam, to. Zginęło już mi, kto pisał, jaki model Embota kupić. Mianowicie mamy Embota podłączonego przez Bluetooth albo Embota podłączonego przez Wi-Fi i to zależnie, czy chcecie tego Embota programować tylko na komputerze, wtedy Wi-Fi jest lepsze, bo włącza się tylko dongla Wi-Fi i już wszystko działa, wszystko się łączy. Jeżeli natomiast wchodzi w grę programowanie także z tabletów, to jednak Bluetooth będzie lepszy, bo jest bardziej uniwersalny. To jest man Izabela, o to pytała. Tak więc, surowa rolina, gdzie kupić klocki do Embota? Irek, jakie klocki do Embota? Chodzi ci o dodatkowe elementy? To znajdzie się w sklepie trobot.pl tak naprawdę i tam wszystko można znaleźć. Teraz tak, Ozobota można wypożyczyć rzeczywiście w firmie EduSense, Embota można wypożyczyć sobie w firmie Trobot. Zachęcam do zajrzenia na stronę, tam są opisane wszystko, jak to wygląda. Jeżeli wypożyczasz, Piotr, robopaczkę jako szkoła, to składasz takie zapytanie o tą robopaczkę. Czekasz na swoją kolejkę, bo z tego co wiem, to są kolejki do tego wypożyczenia. Podajesz adres, przysyłają ci tą paczkę i odsyłasz po tygodniu kurierem, bo zgłasza się po tygodniu kurier. Czy wypożyczenie jest płatne? Nie. Wypożyczenie robota z Trobota, jeszcze raz pokażę namiar tutaj i adres tego robota jest oczywiście za darmo. Można tydzień czasu testować. Dokładnie. Super. Na tydzień dostajesz do testowania. Świetnie, że w piątek mail, a jutro już jest przesyłka. Bardzo dobrze. Ja o soboty widziałem na szkoleniu. Dlatego też nie poświęcałem więcej czasu, bo nie miałem okazji się z nim bardziej jakby zapoznać. Dopiero planuję również wypożyczenie ich, żeby móc je przetestować. Tyle co na szkoleniu akurat w ten weekend widziałem. Też nie podpowiem, na jakich warunkach można je wypożyczyć. Teraz tak, link do strony. Też właśnie zadam pytanie, jaka strona? Link do przyszłości też jest fajny, bo ja nawet oglądałem i oni mają nawet szkolenie w listopadzie, chyba 26. Przy czym z linku do przyszłości można wypożyczyć sobie dobrze pamiętam, fincze. Te takie roboty wyglądające jak płaszczki. Strona z embotami, Joanna, to jest trobot.pl. Nie miałem jeszcze do czynienia z fotonem, choć bardzo uważnie śledzę fotona. Tutaj Krzysztof, który moderuje, już nam mówi, że widział, pracują nad tym. Ja też bardzo czekam, bo to jest świetny, naprawdę świetnie zapowiadający się robot.
Pierwsze prototypy były ostatnio przy okazji tygodnia kodowania były pokazywane. Tak, MBOT oparty jest na UNO. Jest uniwersalny, ponieważ tak naprawdę macie do wyboru dwa języki. I Scratcha, czyli ten mBlock, który jest IREC podobny do Scratcha, i później możecie przejść na Arduino. Dodatkowo ma bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o rozszerzanie przez dodatkowe elementy. Joanna, czy można kupić przed sprzedaży? Ja bym obserwował, być może na którymś z portali będą zbierać środki na produkcję fotona. Być może będzie. O, super. A znasz cenę, Joanna, tego naszego robota w Białegostoku? Grupa wsparcia fanów robotyki. Bardzo mi się to podoba. Jestem za grupą wsparcia fanów robotyki. A to dobre, a propos grania na owocach, to nie polecam pietruszek. Jeżeli chodzi o owoce i warzywa, bo jakoś te pietruszki, przynajmniej z którymi miałem do czynienia, może przez to, że pietruszka posiada dość suchy miąższ i nie wszystkie chciały ładnie przewodzić prąd i grać. A poza tym banany na przykład są lepsze, czy jabłka, bo można zjeść po zagraniu. Ale słuchajcie, ja nie wstawiłem filmu. Jak dostałem pierwszy raz Makey Makey, podłączyłem go pod żelki mojego syna i świetnie gra się na żelkach i na piankach, a później można zjeść. Rzecz, o której chyba przy Makey Makey jeszcze nie powiedziałem. Słuchajcie, te kabelki można wsadzać do wody i na przykład można grać na sosach do pizzy, wkładając kabelek pizzy do sosu. Tak wymacone lepiej smakują na pewno. Jakie roboty w szkolnictwie specjalnym? To jest dobre pytanie. Ja bym stawiał na Dasha i Dota jednak. Z tych robotów, z którymi ja miałem do czynienia, ewentualnie Ozobota. Ozobot jest dość ciekawą też rozwiązaniem, ponieważ tam programujemy przez te kody kolorowe, tak naprawdę, więc można programować bez programowania. Dorota czy plastelina przewodzi bodźce elektryczne? Jeżeli chodzi o Makey, tak. Jak najbardziej. Przewodzi. Bardzo sprawdza się tutaj także ciastolina, czyli te wszelkie playdochy i tym podobne, które czasami możecie znaleźć u dzieci w zabawkach.
Świetnie się do tego nadają. Irek, dobre pytanie. Czy powinien jeździć po podłodze, czy wystarczy ławka? Znaczy ja preferuję jednak, żeby M-Bot jeździł po podłodze niż po ławce. Z ławki może spaść. Choć jest fajne ćwiczenie, które widziałem, pan Grzegorz pokazał na wykorzystanie właśnie czujników line followera, żeby M-Bot jak dojedzie do krańca ławki się zatrzymywał. Można takie rzeczy robić na ławce, natomiast jednak bezpieczniej jest bawić się robotami na podłodze. Czy to będzie M-Bot? No, Lego to jak spadnie, to się rozpadnie, przeważnie się nic nie stanie. Natomiast mimo wszystko to jest w środku elektronika Arduino. W przypadku dzieci młodszych mógłby z takiej ławki spaść, więc lepiej chyba na podłodze. No właśnie. Asia się pyta, czy ktoś miał do czynienia z BlueBotem, nowsza wersja BeBot. Ja niestety nie, ale widzę, że Krzysztof tutaj miał okazję. Jak wciągnąć rodziców w zakup robotów? Ale bardzo ciekawe. Ja dzisiaj wciągałem pana, który przyszedł do nas do szkoły i rozmawiał z naszą dyrekcją, ponieważ mają nam właśnie sponsorować te roboty. Jak ich przekonać? No chyba opowiedzieć, pokazać, jakie to jest fajne. Dziękuję, Dominika. Pokazać tak naprawdę, że te roboty to będzie rozszerzenie zajęć komputerowych. To będzie ta frajda dla dzieciaków, coś, co do tej szkoły ich zachęci. Ja powiem wam, że czasami jest tak, że prowadzę zajęcia dodatkowe z robotyki. Mam problem z tym, żeby dzieciaki poszły do domu. Mimo, że jest to godzina 15, jak kończymy lekcję. Czasami przychodzą, wchodzą do mnie na górę rodzice i mówią tak, no a kiedy te zajęcia się skończą? Ja mówię, no zajęcia się skończyły 10 minut temu, tylko dzieciaki nie chcą wychodzić. Niestety Lego Mindstorms nie można programować za pomocą Scratcha. Lego Widu można programować za pomocą specjalnej wersji Scratcha. Natomiast Mindstormsy nie. Starszą wersję można było podłączyć pod App Inventora. No, świetna inicjatywa tak naprawdę. Brawa dla Ilony. Pisze, że zorganizowali zbiórkę, sprzedaż cegiełek i udało się zebrać 4,5 tysiąca na zakup robotów. Brawo. Super, super inicjatywa. Dzięki, Kasia. Naprawdę makey-makey to jest świetna rzecz i za stosunkowo niewielkie pieniążki można namówić dyrekcję, dyrektora na zakup takiego makey-makey. Naprawdę można robić fantastyczne rzeczy. Dzięki. Dziękuję bardzo Wam za ten wieczór razem. Mam nadzieję, że zobaczyliście fajne rzeczy, zainspirowałem Was do działania i pokazałem Wam, że roboty nie są wcale takie.